17. kolejce PKO BP Ekstraklasy kontynuujemy walkę z zimą. Jesteśmy w Krakowie, gdzie też oczywiście pada śnieg. Od rana trwały starania o doprowadzenie murawy do użyteczności. Udało się. Po 6 kolejnych meczach bez zwycięstwa Krakowia podejmuje przedostatni w tabeli ruch Chorzów. Pasy ruszają do ataku. 18. minuta. Beniamin Kalman i Michał Rakoczy trafia do siatki. Gospodarze prowadzą 1-0 dla Rakoczego. To 3. gol w tym sezonie. Wielka radość w Krakowie, a to dalekie wybicie Krzysztofa Kamińskiego. Sam na sam z Madejskim wychodzi Miłosz Kozak. Kozak! Madejski rzuca mu się pod nogi, jest dogranie do Monety. Moneta nad poprzeczką, ale sprawdzamy, czy Kakabadze dotknął piłki ręką. Taką decyzję podejmuje Tomasz Kwiatkowski. Czerwona kartka dla Kakabadze. Rzut karny wykorzystany przez Daniela Szczepana. Jest 1-1 i od 32 minuty Krakowia musi grać w dziesiątkę, a ruch to skrzętnie wykorzystuje. Jeszcze przed przerwą Mateusz Bartolewski pakuje piłkę do siatki. Goście obejmują prowadzenie. Ruch Chorzów w tym sezonie wygrał tylko raz, ani razu na wyjeździe i ani razu pod wodzą trenera Jana Wosia. I teraz Krakowia też nie zamierza pozwolić niebieskim na zwycięstwo. Na 2-2 mimo osłabienia wyrównuje Karol Knap po kolejnej asyście Kalmana. A to już Daniel Szczepan i ruch prowadzi 3-2. 7. gol Daniela Szczepana w tym sezonie i napastnik niebieskich dołącza do rozmowy o tym, kto będzie królem strzelców Ekstraklasy, ale Krakowia się nie zatrzymuje, Krakowia walczy. Patryk Makuch pakuje piłkę do bramki po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Karola Knapa. W tym szalonym meczu jest 3-3, a teraz już 4-3. 81. minuta. Miłosz Kozak podawał. Tomasz Swędrowski pokonuje Madejskiego. 86. minuta i zamieszanie pod bramką Krzysztofa Kamińskiego i znów analiza VAR i zagranie piłki ręką przez Przemysława Szura i znów rzut karny, tyle że dla Krakowi. Karol Knap na 4-4, co za absolutnie niesamowity, szalony mecz w Krakowie. Remis, który Krakowi daje punkt przewagi nad strefą spadkową. Pasy utrzymują też 6 punktów przewagi nad ruchem Chorzów, który jest coraz bliżej spadku do pierwszej ligi. Krakowia Ruch 4-4. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.